Potrzeba popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych, a także konieczności ochrony różnorodności biologicznej stanęły u podstaw utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach. Centrum powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wyniosła ponad 2 miliony złotych, w tym blisko 1 800 000 stanowiło unijne dofinansowanie, a kwota ponad 300 tysięcy złotych to wkład własny miasta Katowice. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w sierpniu 2016 roku. Ile trwały prace, co wchodziło w ich zakres i jaką rolę pełni dziś to miejsce? Między innymi o tym dziś w programie Rozmowy z Azymutem Ekologicznym. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach to miejsce, które jest przeznaczone nie tylko dla uczniów tej placówki, ale także dla dzieci i młodzieży z okolicznych placówek oświatowych. Z działalności centrum mogą skorzystać również dorośli mieszkańcy Katowic i miast ościennych. A jak tak naprawdę zrodził się pomysł, by to centrum w tym miejscu powstało? Na to pytanie odpowie nam dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach, pani Iwona Gozilińska. Witam serdecznie, pani dyrektor. Witam. Jak to się stało, że udało wam się w szkole takie miejsce, takie centrum zrealizować? Generalnie był to pomysł przede wszystkim miasta, a w szczególności pani naczelnik Wydziału Edukacji, pani Grażyny Burek, która wiedząc, że posiadamy jakby wolne sale, przyjechała do mnie zobaczyć, jak to wygląda i zapytać, czy chciałabym podjąć inicjatywę powstania u mnie właśnie Centrum Edukacji Ekologicznej w salach, w których tutaj jesteśmy. Zapytała, co tu może powstać. Była propozycja, jak to centrum ma wyglądać, na jakie sale możemy tutaj tą część obiektu zaadaptować. No i generalnie ten pomysł zrodził się w 2016 roku. Dodatkowo jeszcze przez przypadek wspomniałam, że mamy takie miejsce otwarte, stare boisko, które już nie było wykorzystywane, było zarośnięte i przy okazji zapytałam, czy nie można było w ramach tego projektu zagospodarować również tego miejsca, więc... Właśnie, bo początkowo sama inwestycja miała polegać tylko i wyłącznie na modernizacji i dostosowaniu do potrzeb centrum kilku pomieszczeń szkolnych. Tak. Później udało się włączyć właśnie do realizacji tego projektu również tą część boiska szkolnego i tam też piękny obiekt powstał. Tak, i tam na terenie tego boiska, takiego ugoru tak naprawdę, który przez lata gdzieś zarósł trawą, bo nie było możliwości utrzymania tego, powstał dodatkowo do centrum ogród sensoryczno-botaniczny. Jak ta cała inwestycja przebiegała, bo jej koszt spory i pewnie pracy też było dużo. Generalnie powiem tak, jak na takie prace to było to dość fajnie prowadzone, no bo te prace odbywały się w trakcie roku szkolnego. Zaczęliśmy w 2016 roku poprzez adaptację sal. Tu trzeba było zrobić generalne remonty od podłóg, przez światło, przez malowania, przez burzenie ścian, po to, żeby zaadaptować właśnie te sale, które są w tej chwili, tą część obiektu szkoły, na potrzeby centrum i właśnie na te potrzeby powstała sala plastyczna, w której w tej chwili są organizowane zajęcia z ceramiki, ekoplastyki, odzyskiwania surowców wtórnych właśnie w plastyce, w rzeźbie w taki sposób i oczywiście przede wszystkim ta ceramika, która cieszy się dużą popularnością. Powstała sala audiowizualna, wykorzystania na warsztaty ekologiczne, na konferencje, na seminaria, na spotkania, na lekcje nawet programowe z różnych przedmiotów związanych z ekologią i pracownia komputerowa, gdzie powstają przede wszystkim jest to pracownia grafiki komputerowej, też powiązana z działalnością ekologiczną, jakby propagowaniem tej działalności poprzez różnego rodzaju broszury, ulotki i też różne zajęcia dla dzieci, gdzie one same, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, bo to jest dla wszystkich, tak jak wcześniej mówiliśmy, gdzie po prostu propagujemy działalność ekologiczną. Warsztaty, konferencje, różne zajęcia ekologiczne to jest to, co wypełniało tą przestrzeń. Z pewnością okres pandemii koronawirusa troszkę zwolnił waszą działalność, ale i zupełnie.
zupełnie nie wyhamował, bo centrum cały czas żyje. To znaczy ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna moim nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia na terenie centrum, że nie zaprzestali tej działalności, że znaleźli sposób właśnie ten wirtualny prowadzenia zajęć właśnie na terenie centrum i propagowania jej działalności. W zasadzie no, w tej chwili jak ktoś chce z całej Polski, może się z nami łączyć, może w tych zajęciach brać udział. A dzięki temu, że mamy trochę poluzowane obostrzenia, w reżimie sanitarnym odbywają się dalej zajęcia stacjonarne w mniejszych grupach i rzeczywiście jest zainteresowanie, także ludzie chcą. A tak jak mówię, to co tutaj Państwo robią, co proponują, okazuje się, że ludzie po prostu chyba się trochę nudzą i rzeczywiście wyszukują takich treści w internecie, gdzie chcą coś robić. Warto też dodać, że dzięki działalności tego centrum w Waszej szkole, w Zespole Szkół nr 2, udało się uruchomić nowe kierunki kształcenia w technikum, to jest technik ogrodnik, w szkole branżowej ogrodnik. Czy jest spore zainteresowanie tymi kierunkami młodych ludzi? Znaczy tak, bardzo się cieszę, że udało się otworzyć przede wszystkim właśnie ten kierunek technik ogrodnik i ogrodnik. Na początku, znaczy generalnie zainteresowanie jest umiarkowane, powiedziałabym. Jest to w Katowicach, jest to jedyny kierunek w szkole tego typu co nasza, czyli technikum i branżówka, bo jeszcze jest taki kierunek w szkole dla niepełnosprawnych. Ale dzięki temu, że właśnie posiadamy ten ogród sensoryczno-botaniczny i my jesteśmy w takim miejscu, gdzie i przed szkołą mamy takie warunki, gdzie ogrodnicy mogą się szkolić. No, jesteśmy też w środku Lasu Murckowskiego, więc tu w ogóle jest pole do popisu. Generalnie ten kierunek powstał i z roku na rok mamy coraz więcej uczniów. No nie są to jakieś ogromne ilości uczniów, ale myślę, że początki są dobre. Ale to chyba też taki przyszłościowy kierunek, bo zainteresowanie wykwalifikowanymi pracownikami w tym zakresie chyba z roku na rok rośnie. Tak. Wiemy, że przecież i Katowice, i miasta ościenne stale się rozrastają pod takim kątem, że powstają nowe osiedla mieszkaniowe i każdy chce mieć choć kawałek jakiegoś zielonego trawnika i coś kolorowego na tym trawniku posadzić. No my tutaj współpracujemy również z Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach. Tutaj nasi uczniowie wspólnie z tym państwem zatrudnionym na terenie ogrodu z Zakładu Zieleni Miejskiej też pomagają pielęgnować nie tylko ogród, ale również okolice tutaj Murcek, bo tutaj tej zieleni u nas w Murckach jest dość sporo. Więc ta młodzież ma co robić. Rozpoczynamy współpracę w tej chwili ze szkółkami, które są tutaj takimi zieleni, które są tu na terenie i Murcek, i Katowic, więc pewnie będą mieli bardzo dobre jakby te zajęcia przeniesione na dobre praktyki u pracodawców przyszłych być może. Już kilkakrotnie o tym wspominaliśmy, że centrum to także jest ogród sensoryczny, strefa edukacji poprzez zabawę. W chwili obecnej ten ogród nie może nam się pokazać w pełnej trasie. Musimy jeszcze troszkę poczekać. Znaczy ogród jest otwarty od wiosny, czyli od początku kwietnia do końca października, tak naprawdę gdzie można przyjść, zobaczyć sobie bioróżnorodność. I powiem tak, na terenie tego, teraz mogę opowiedzieć, co tam jest. Oprócz tego, że jest dużo zieleni, są miejsca oczywiście do tego, że można sobie usiąść, zrelaksować się, są miejsca do zabawy, to oprócz tego mamy swoją rzeczkę, mamy oczko wodne, a ta rzeczka zasilana jest z deszczówki. No bo jako Centrum Edukacji Ekologicznej promujemy jednak tą działalność ekologiczną, czyli między innymi to pobieranie wody z całego naszego budynku właśnie z deszczówki. Mamy na terenie ogrodu nie tylko roślinki różnego rodzaju. Od zeszłego roku promujemy łąki kwietne, które są takie naturalne, gdzie można zobaczyć tą roślinność, której nasze dzieci nie znają. Chabry, maki, ostróżki. To są generalnie takie gatunki w tych trawach, właśnie w tych łąkach kwietnych, które można zobaczyć. Oprócz tego na terenie ogrodu mamy zwierzątka rzeczywiście. Mamy zajączki, mamy wiewiórki, mamy piękne żaby. Żaby w tej chwili są tak naprawdę taką atrakcją, bo pytając moich nauczycieli, którzy mają w ogrodach oczka wodne, jak tam u nich żabki, to oni bardzo chętnie od nas pobierają materiał, czyli kijanki do swoich oczek wodnych, bo się okazuje, że żaby niestety w tej chwili giną. I to jest takie miejsce, gdzie te żabki są. Mamy rybki w naszym oczku wodnym, takie same, my ich tam nie wpuszczaliśmy, nie wiem, jakiś ptaszek przyniósł. Mamy hotele dla owadów, gdzie te owady gdzieś tam się nam powoli gromadzą.
Mamy stację meteorologiczną, gdzie możemy uczyć się i zobaczyć w danym dniu, jakie jest ciśnienie barometryczne, temperatura. To jest na razie taki skrawek. Mamy zamiar ją rozbudować. Mamy tam taką wiatę edukacyjną, gdzie można prowadzić zajęcia. Mamy miejsce na ekologiczne, znaczy na takie ognisko, gdzie można sobie zrobić i jakieś spotkanie, piknik. Także na terenie tego ogrodu odbywa się wiele rzeczy dla mieszkańców, dla młodzieży, bo tam też możemy prowadzić zajęcia właśnie z biologii, przede wszystkim z geografii, które są powiązane z właśnie działalnością naszą ekologiczną. No i na razie udało nam się zorganizować jeden piknik rodzinny tutaj dla mieszkańców, który cieszył się bardzo dużą popularnością i warsztaty, które odbywały się na terenie ogrodu, właśnie ogrodnicze, plastyczne, różnego rodzaju pokazały nam, że jest to miejsce, w którym można zrobić fajne rzeczy. Pani Katarzyna Cieszkowska, pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej, opowie nam o tym, jak centrum działa i kto może skorzystać z jego oferty. Centrum Edukacji Ekologicznej to miejsce spotkań nauczycieli specjalistów, artystów z dziećmi, z młodzieżą i z osobami dorosłymi. Tematyka zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej jest bardzo różnorodna. Biorąc udział w zajęciach z ceramiki, można stworzyć unikatowe dzieła i zajęcia te uwrażliwiają artystycznie. W zajęciach biologicznych możemy zgłębić wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, technik laboratoryjnych, mikroskopowania, jak również ekologii i bardzo zwracamy uwagę na ochronę bioróżnorodności naturalnej. W naszych zajęciach skupiamy się na recyklingu i na życiu w duchu zero waste. W ofercie centrum mamy również zajęcia chemiczne, przygody w Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie na pierwszym planie są doświadczenia chemiczne, czyli nauczanie przez działanie. Organizujemy również zajęcia terenowe z ekosurwiwalu, jak również praktyczne zajęcia geograficzne, w których można się dowiedzieć zjawisk pogodowych, można rozwinąć wiedzę na temat zagrożeń przyrody, lub poznać kosmos. Mamy również zajęcia, które są zatytułowane Grafika komputerowa dla laika. Ekosurwival to coś, co mnie szczególnie zainteresowało. Kto może skorzystać z takich zajęć i na czym one tak naprawdę polegają? W zajęciach ekosurwivalowych mogą korzystać wszyscy. Rodzice z dziećmi, same dzieci, mogą być grupy zorganizowane. Prowadzą to osoby, które, no właśnie, które biorą taką grupę do lasu i tam pokazują, jak można wykorzystać różne materiały, które znajdują się na przykład w lesie, no i przetrwać gdzieś tam złe warunki. Jakie kwestie poruszacie podczas zajęć z zakresu biologii? Czego młodsi i starsi mogą się tutaj nauczyć? Organizujemy warsztaty anatomiczne. Powstał nowy cykl zajęć Zobacz, co masz w środku, czyli anatomia dla każdego, gdzie najmłodsi, ale również młodzież mogą poznać budowę, fizjologię wszystkich narządów w ciele człowieka. Jest to na tyle ciekawe, gdyż potem przekładamy tą wiedzę na to, jak można dbać o te narządy, czyli uczniowie i uczestnicy zajęć poznają, jak zdrowo żyć, dokładnie tak. Czy duże jest zainteresowanie tymi warsztatami? Czy młodzież chętnie zgłębia tajniki właśnie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska? Tak, mamy duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o takie grupy. Ciągle odbywają się zajęcia popołudniowe, gdzie mamy maksymalną ilość osób. Obserwując Wasz profil na portalu Facebook, dowiedziałam się na przykład, że obchodziliśmy niedawno Dzień Dinozaura. Jak zrodził się pomysł na świętowanie takich wyjątkowych dni? Właśnie dla tych najmłodszych organizujemy często zajęcia, które są organizowane zgodnie z kalendarzem ekologicznym. No i na przykład powstał Dzień Dinozaura, był Dzień Pingwina Cesarskiego, był Niedźwiedzia Polarnego i w każdym z tych właśnie dni poruszamy kwestie ekologiczne, kwestie ochrony
I właśnie co my możemy zrobić, żeby organizmy takie jak pingwin cesarski i niedźwiedź polarny miały się lepiej? Czekamy teraz chyba tylko na to, aż troszkę się ociepli, tak by przyroda mogła obudzić się do życia i z tych pomieszczeń warsztaty, zajęcia przeniosą się tak naprawdę na zewnątrz, kilkanaście metrów stąd, do przepięknego ogrodu. Tak. Zajęcia terenowe również organizujemy w ogrodzie botaniczno-sensorycznym. Tam mamy do wykorzystania ekosystem rzeki, sztucznej rzeki, stawu, różne nasadzenia. W związku z tym tą teoretyczną wiedzę możemy przekładać w praktyczne wyjścia terenowe właśnie w ogrodzie sensoryczno-botanicznym. Sporym zainteresowaniem uczestników cieszą się warsztaty ceramiczne. Na czym one polegają? Czy trzeba mieć specjalne umiejętności lub predyspozycje, by wziąć w nich udział? Posłuchajmy. Ja myślę, że tutaj może wystarczy tylko chęć. Chęć brania udziału w takich zajęciach. I nie chodzi tutaj o tworzenie pięknych prac, tylko o ten czas spędzony właśnie z tym tworzywem tak niesamowitym, jakim jest glina. Ona po prostu przejmuje to, co jest u nas w głowie, w naszych rękach i powstają niesamowite rzeczy, więc jeśli chodzi o umiejętności, to jest to taka rzecz drugorzędna, natomiast najważniejsze są chęci oczywiście. Chęci przede wszystkim, ale też pani uczestnikom tych zajęć przekazuje pewną wiedzę, podaje wskazówki, jak rzeczywiście z takim kawałkiem gliny się obchodzić. Najpierw glina jest miękka, plastyczna, potem wysycha. Przykro by nam było, gdyby praca pękła, rozpadła się. No i o to dbamy właśnie, żeby ta satysfakcja tutaj pod tym względem była. No i nie da się tego uniknąć, trzeba tutaj troszkę wiedzy przemycić uczestnikom, ale to jest naprawdę... To nie jest takie trudne i tutaj w zasadzie może chodzić każdy i dzieci młodsze jeszcze, takie całkiem maluszki przychodzą z rodzicami też i osoby dorosłe i właśnie jak tylko każdy już złapie tego bakcyla, to już często nas odwiedza. Wasza pracownia jest wypełniona już gotowymi dziełami. Skąd tak naprawdę czerpiecie inspirację? Bo możemy tutaj znaleźć no, praktycznie wszystko. Są przedmioty typowo użytkowe, ale także takie bardzo ozdobne. Skąd inspiracje? No, naprawdę inspiracji jest mnóstwo. Tutaj przygotowujemy różne przykładowe prace, ale też potem każdy idzie w swoją stronę, co każdemu w duszy gra i glina tutaj jest takim tworzywem cudownym, że już potem samo to jakoś idzie. No, dla mnie najtrudniejszy zawsze jest ten moment, jak już wypalimy te prace, to potem dobrać odpowiednio szkliwo, bo piękną pracę czasami można zepsuć. No, nie podoba nam się, ale właśnie to też nie jest taka ostateczna strata. Można to jeszcze raz poszkliwić, także tutaj staramy się, żeby zawsze te prace były tak pięknie zrobione, wykończone. I żeby to takie było, ostateczny efekt był zadowalający. No już od początku chodzę. Jak powstały te zajęcia, to udało mi się załapać. I tak żyję tym. I tak sobie dłubiecie, co tutaj powstaje? Co tylko wyobraźnia, na co tylko wyobraźnia pozwoli. Oczywiście pani instruktorki podpowiadają, co można zrobić. Dają jakieś tematyczne, no teraz na czasie mamy kury, bo akurat Wielkanoc się zbliża, ale bardzo dużo liści powstało. Oczywiście bierzemy udział w kiermaszu, gdzie wystawiamy swoje prace. No i świetna zabawa. Zawsze chyba też jest taki akcent ekologiczny, bo przecież to centrum edukacji, więc warto się też tutaj skupić na tym, by poznać nową wiedzę właśnie z tego zakresu związanego z ochroną środowiska. Dokładnie, no są tutaj zajęcia również typowo ekologiczne. Mamy park, mamy ten ogród, gdzie również wystawiamy swoje prace, gdzie inspirujemy się przyrodą przede wszystkim, tak? No mamy rezerwat pod nosem. Więc no nic, tylko przychodzić i czerpać z tego wszystkiego. Kiedyś po prostu byłem tu z mamą i mama mi powiedziała, że tu są takie zajęcia z gliny i zobaczyłem, jak tu jest i było fajnie i zacząłem tu chodzić właśnie. Co ci się najbardziej w tych zajęciach podoba? Lepienie z gliny, różne rzeczy. To co,
No, to co umiem najczęściej robię. Czasami robię jakieś nowe rzeczy, uczę się. Jak zrobisz dobrze kubek, to możesz z niego pić. Albo miskę na płatki. No, albo wazon na kwiaty. No, możesz dużo rzeczy zrobić i jak wyobraźnia cię poprowadzi. Serdecznie zachęcam młodszych i tych nieco starszych do skorzystania z oferty Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach. Oferta zajęć jest niezwykle bogata. Naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program Rozmowy z Azymutem Ekologicznym. Do zobaczenia!